Cześć, wykonałem siedzenie do Afryki Twin Adventure z 2021 1100. Celem przebudowania tego motocykla było zrobienie niskiego profilu miejsca dla kierowcy, ponieważ kierowca jest osobą niewysoką i ciężko mu było dostać nogami do podłoża, żeby stabilnie opierać się na tym motocyklu. Jest wykonane to w całości z nowej gąbki, ponieważ poprzedni tapicer, który robił mu modyfikację kanapy, zamiast zrobić modyfikację, napchnął po prostu z jakiejś gąbki tapicerskiej, bardzo miękkiej, pod właściwą gąbką, czyli pomiędzy plastikiem a tym całym głównym siedziskiem. I tak naprawdę nie zrobił nic, bo główne siedzisko pomiędzy plastikiem ścisnęło tą gąbkę i miał jak miał, czyli fabryczne siedzisko w dalszym ciągu pozostało i no, wygody było wcale, nawet ta gąbka się nie ugięła, nic w dół, a nawet stworzyło bardziej niekomfortową jazdę, bo tam się zwinęło, troszeczkę podwinęło, no to nie było to zbyt wygodne. Ale w każdym bądź razie wykonałem dla niego modyfikację tej kanapy. Całą gąbkę wymieniłem na komfortową, żeby mógł naprawdę cieszyć się z tej podróży. No i oczywiście też, żeby nie dobijał do samego plastiku pośladkami, tak? To też jest ważne, żeby stać stabilnie na podłożu i żeby też wygodnie było siedzieć. Dodatkowo do tego oczywiście jest wykonana nowa tapicerka. W czerwonej kolorystyce jest zrobiona tylna część, oczywiście przeszycia na podwójnych niciach, też czerwone. Miało być tylko zaakcentowane, więc został zrobiony praktycznie mówiąc sam tyłek na czerwono, zadupek pasażera. Dodatkowo do tego jeszcze dostarczył do mnie kufer. Kufer, który miał oczywiście też zrobione oparcie przez poprzedniego tapicera. No niestety też użył tylko tam powiedzmy 20 cm na 20 cm kwadracik z oczywiście też gąbki meblowej, gdzie zawiasy wbijały się małżące w plecy i też powodowały niezbyt komfortową jazdę. Zwłaszcza gdy jadą po bezdrożach, no to już troszeczkę, że tak powiem, no tłukło ją w łopatki. No ale oczywiście ja wykonałem całkowicie nowe oparcie szerokości 38 cm. Wpuściłem zawiasy, w przestrzeń pomiędzy zawiasami tą gąbkę i na tyle ją wypchnęłem, że nie ma szans, aby dotknąć do zawiasów całym ciężarem ciała. Jest to mały profil, cienki profil. Jest to oczywiście też odszyte jak na wzorze głównym kanapy. Myślę, że całkiem ciekawie to wygląda. Takie oczywiście oparcie można sobie zamówić u mnie oddzielnie. Nie musi być całkowicie zmiana razem z tapicerką, więc jeżeli ktoś by chciał, oczywiście zapraszam drogą mailową opisać sytuację, powiem jak zrobić szablon, wysłać do mnie szablon, ja według tego szablonu zrobię. No ale to tak pokrótce na temat tego kufra. No całość prezentuje się całkiem fajnie. Myślę, że i Tobie przypadnie to do gustu. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, polubienia moich fanpage'y na Facebooku, jak i Instagramie. No i oczywiście skorzystania z usług mojej firmy. Zapraszam serdecznie do następnego odcinka. Cześć!